Dzień dobry, cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik będzie dotyczył ciśnienia paliwa na listwie paliwowej i próby jego odczytu jakimkolwiek dowolnym testerem. Ten film jest odpowiedzią oczywiście na wasze bardzo częste pytania. Otóż zdarzają się sytuacje tego typu, że ktoś ma problem z ciśnieniem paliwa. W pierwszej kolejności od czego zaczyna? Leci, kupuje czujnik ciśnienia listwy paliwowej. O ile oczywiście faktycznie był uszkodzony, ale jeżeli nie był uszkodzony, bo tam to uszkodzenie czujników zdarza się bardzo rzadko, co się nie da wykluczyć, że nie. Natomiast może się okazać, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto, a problem jak był, tak dalej będzie. Problemy mogą być różne, może być tryb ograniczony, możecie na przykład mieć sytuację taką, że jedziecie podczas jazdy, nagle przy wyższym momencie obrotowym, zaczyna wam zaświecać się kontrolka silnika, zaczyna wprowadzać tryb ograniczony, czyli tryb awaryjny. Nie możecie wtedy uzyskać wyższego momentu obrotowego, wasz silnik uzyskuje do 3000 obrotów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I macie jakikolwiek tester pod ręką, bądź jedziecie do kogoś tam, kto tak naprawdę powinien wam pomóc, ale może się zdarzyć sytuacja i taka, że ktoś wam nie będzie w stanie pomóc, dlatego że niekompetentnie podchodzi do zagadnienia, bądź jego wiedza po prostu odbiega od pewnych rzeczy. Natomiast dzisiejszym filmem będę się starał wam pomóc w analizie wstępnej. Oczywiście mówimy o wstępnej, dlatego że pomiary komputerem nie zawsze są pomiarami faktycznymi, jakie mają miejsce. Dlaczego? Dlatego że do pomiaru ciśnienia, na przykład jak już jesteśmy przy ciśnieniu paliwa na listwie, powinno się użyć manometru, którym faktycznie zmierzymy, jakie to ciśnienie jest. Ale jeżeli sobie zrobimy eksperyment i sprawdzimy, że nasz czujnik faktycznie jest dobry, nasz czujnik pokazuje wartości prawidłowe, czyli w biegu zgaszonym, czyli włączony zapłon, pomiary mamy prawidłowe odczyty na wyjściu tego czujnika, co gdzieś tam na jakimś filmie poruszałem, no to w ten czas wiemy, że nasz czujnik jest prawidłowo działający, ale co dalej z tym zrobić? Z czym jest problem? Czy problem pochodzi z pompy? Czy problem pochodzi z trysków? Czy problem pochodzi z elektrozaworu, który jest na listwie paliwowej, upuszczający paliwo, utrzymujący w zasobniku paliwowym na listwie ciśnienie? Bo jak wiecie, listwa jest zasobnikiem paliwowym dla układu wtryskowego. Ale dobra, co by nie ble, 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 przechodzimy do zagadnienia. Co będę musiał zrobić, to będę musiał zapalić samochód, więc nim go zapalę, musimy mieć tester jakikolwiek dostępny pod ręką, jaki byśmy nie mieli, byle taki, który połączy się z naszym silnikiem i będzie miał możliwość odczytu parametrów z silnika. Więc tak jak w tym momencie ja sobie połączę moduł sterujący silnika, nie interesują mnie błędy, bo nie zawsze, pamiętajcie, błędy są adekwatne faktycznie do stanu. Jeżeli zdarzy się wam sytuacja taka, że ktoś wam podepnie komputer, bądź wy podpinaliście komputer i macie zapisany jakiś tam błąd paliwowy, czy jakich tamkolwiek inny, to pamiętajcie, nie zawsze jest to błąd, który faktycznie ma miejsce, dlatego że zdarzy się czasem sytuacja taka, że mieliście jakieś nieprawidłowe paliwo, bądź coś tam innego jeszcze mieliście, co spowodowało zapis jakiegoś tam błędu niepotrzebnego i to was będzie naprowadzało na po prostu niepotrzebną sytuację, więc kasujemy błędy, jeżeli są, robimy przejażdżkę i wtedy dopiero sobie testujemy, dlatego że my często gęsto w odczycie kodów błędów nie mamy zapisu, kiedy te błędy zostały zapisane, więc my nie wiemy, czy to było tydzień temu, miesiąc temu, dwa miesiące temu i tak dalej, bo wiadomo, że nikt codziennie wtyczki nie wpina, bo i po co. Pominę ramki zamrożone, które gdzieś kiedyś poruszymy na filmie. Więc tak, jeżeli jesteśmy przy zagadnieniu, tak jak jesteśmy, łączymy komputer, więc ja błędów nie odczytuję, bo mnie one nie interesują na aktualną chwilę. Przyjmijmy założenie, że mieliśmy błędy, skasowaliśmy, ale chcemy się dowiedzieć, co faktycznie jest. Dlaczego? Bo jeżeli błędy wprowadzają tryb awaryjny silnika,
to wiadomo, że my je usunąć musimy. Natomiast ponowne uruchomienie silnika powoduje, że silnik nasz pracuje w trybie już odblokowanym, czyli nie w trybie awaryjnym. Ale dobra, przechodzimy do sedna sprawy. I tak, wchodzimy w parametry rzeczywiste. Przy czym, co nas najbardziej interesuje? Najbardziej nas interesuje, możemy sobie oczywiście sprawdzić ciśnienie docelowe, ciśnienie faktycznie, jakie jest na listwie paliwowej. Natomiast nas interesuje sam regulator, który jest w zasobniku, czyli na naszej listwie paliwowej. Ja sobie zaznaczyłem oczywiście również regulator ciśnienia na pompie, żebyśmy my to mogli zrozumieć dla pewności. Więc mamy ciśnienie paliwa docelowo, czyli to, co komputer powinien mieć, no i wysterowanie elektrozaworu w pompie i w zasobniku, czy w zasobniku i w pompie. No, tak to właśnie wygląda. Dobra, wchodzimy sobie. Więc mamy tak. Ciśnienie paliwa mamy 0. O, i coś mi uciekła jedna rubryka. Regulator ciśnienia w zasobniku mi uciekł. Teraz go mamy. OK, jest OK. Więc tak, regulator ciśnienia w zasobniku w pompie jest niewysterowany. 13% mamy według wyliczenia, prawda, z takiego na zgaszonym silniku. 13%. Elektrozawór na listwie paliwowej, ciśnienie paliwa 0, ponieważ jak wiecie, silnik nie pracuje. Ciśnienie docelowe silnika mamy wyliczone, że powinno być po zapaleniu około 290, czyli przyjmijmy w założeniu około 300 barów. No i tak, mamy pojazd odpalony. I teraz tak, jak się to ma? U mnie akurat, jak widzicie, te ciśnienia docelowe i ciśnienia faktycznie aktualne, czyli to ciśnienie aktualne, zgadza się z ciśnieniem paliwowym faktycznym, jakim jest. Więc jeżeli mamy takie coś, no to zapominamy o problemie. Ale jeżeli mamy wartość ciśnienia faktyczną bardzo niską, czy bardzo wysoką, czyli różniącą się tutaj w plus albo w minus, to już tutaj musimy sobie resztę testów porobić. Więc tak, żebyśmy mogli zrozumieć, o co się rozchodzi z wysterowaniem tego procentowym elektrozaworu, tego w zasobniku, czyli na listwie. Otóż procentowe wysterowanie to jest wysterowanie PWM-em. PWM to jest sygnał, którym wysterowuje komputer nasz elektrozawór. On nie dostaje stałego napięcia, tylko żebyśmy to mogli zrozumieć, to jest przebieg PWM-a, który po prostu impulsową, o tak, tak to, bo żebyśmy nie roztrząsali i nie rozkładali, jakie to są przebiegi, bo nas bardzo to w tym momencie nie interesuje, prawda? W każdym bądź razie tak. Nasz elektrozawór, który jest na listwie, on jest zaworem otwartym przez cały czas. I gdy nasz sterownik ma prawidłową wartość odczytów i prawidłowa wartość ciśnienia faktycznie panuje na listwie, to on powinien być w granicach 16-17%. Jest to prawidłowe wysterowanie impulsu, czyli prawidłowe wysterowanie tego elektrozaworu na listwie paliwowej. Ale gdy zaczyna się sytuacja taka, że w tym zaworze zaczynają się opiłki gromadzić i zaczynają blokować nasz elektrozawór, to w ten czas nasz sterownik silnika może zejść tutaj nawet do kilku procentów wartości. Jeżeli będziemy mieli kilka procent wartości, to w ten czas wiemy, że nasz elektrozawór robi świrówkę, czyli zaczął się klinować, zaczął się blokować. Dlaczego? Dlatego, że nasz komputer silnika stara się mniej wysterowywać ten zawór, co powoduje, że ten zawór jest bardziej otwarty do upuszczenia tego ciśnienia paliwa. Im bardziej ciśnienie będzie wyższe, nieprawidłowe, tym mniejszy procent wysterowania będzie tutaj tego elektrozaworu. On się u mnie waha w granicach 16%. Jest to, można powiedzieć, idealne założenie. Jeżeli byśmy zeszli w tym momencie już poniżej 10, no to bym się zastanawiał. W zasobniku, jeśli chodzi o zasobnik w pompie paliwowej, on zazwyczaj pracuje w granicach tamtych 30%,
kilka procent jest tylko jego, powiedzmy tam, tolerancji. Ja sobie pozwolę podnieść w tym momencie obroty, żebyście zobaczyli. Patrzcie, podniosłem obroty i ten elektrozawór, który jest w pompie, niewiele się zmienił. Za to zmienił się nasz w zasobniku. Dlaczego? Dlatego, że dla nas najbardziej jest brany pod uwagę pomiar mocnego obciążenia, bo mocne obciążenie silnika wiąże się z dużym wydatkiem paliwa, wiąże się z dużymi dawkami, bo chodzi o wysterowanie pełnej mocy silnika. I w ten czas ten elektrozawór od najnormalniej w życiu bardziej się będzie przytykał, tak jak widzicie, tutaj to ta rubryka. On się bardziej przytyka, powodując to, że utrzymuje wyższe ciśnienie w układzie na listwie, czyli na wtryskach. Natomiast sytuacja jeszcze będzie odwrotna. Jeżeli by się okazało tak, że ten elektrozawór na dzień dobry, tak jak tutaj mamy w tym momencie 15-16% wysterowania, będzie miał wartość dużą, czyli na przykład będziecie mieli 25% na biegu jałowym, to w ten czas może świadczyć sytuacja o tym, że macie problem z przelewami wtrysków, czyli wasze wtryski leją w powrót, bądź wydajność pompy naprawdę spadła. A wydajność pompy, no to tutaj już niestety musimy sobie zdawać z tego sprawę, że może pochodzić z filtra paliwa, bo często jest tak, że ktoś nie doła filtr paliwa, więc ta pompa, no niestety ona tego paliwa nie jest w stanie przetłoczyć tyle, bo no niestety się przytyka. Więc już mamy tutaj pewną odwrotność i pewne zrozumienie, które myślę, że przyda się wam. Więc jeżeli tutaj schodzi wam sterowanie w zasobniku na listwie paliwowej, schodzi wam do kilku procent, to w ten czas będziecie wiedzieli, że wasz elektrozawór nie jest w stanie opuścić paliwa i sterownik stara się ten zawór zostawić w pozycji jak najbardziej otwartej. I odwrotna sytuacja. Jeżeli wasze wtryski leją i jest zbyt dużo upuszczane paliwa, bądź wydajność pompy spadła, to w ten czas ta wartość tutaj będzie bardzo wysoka. Jeżeli będziecie mieli tą wartość kilkudziesięcioprocentową, bo może się tak też zdarzyć, to w ten czas będziecie wiedzieli, że wasze paliwo ma za niskie ciśnienie, co zresztą będziecie widzieli tutaj na waszych wskazaniach, że odbiega wasze ciśnienie od faktycznie, zrozumie, od faktycznego stanu. Natomiast pamiętajcie, że pomiary musimy wykonać zarówno na biegu jałowym, jak i również na wzbijaniu się na obroty. Powinno się to zrobić pod obciążeniem, ale nie każdy pod obciążeniem może to zrobić, bo czasem się to wiąże z poruszaniem pojazdu. Wiadomo, że hamownia tutaj by rozwiązała, ale nie każdy ma to pod ręką, a to się wiąże wszystko z kosztami. Natomiast w ten sposób, przy takim pomiarze, jak ja wam w tym momencie pokazuję, już możemy sprawdzić, że nasz elektrozawór na listwie paliwowej pracuje prawidłowo. Ta wartość ciśnienia jednego i od drugiego nie odbiega, ale gdyby odbiegała wam w jedną czy w drugą stronę, to już będziecie potrafili sobie z odczytu testera zrobić pomiary i wstępnie już będziecie mogli sobie określić, o, nie wiem jak to widać, bo kurczę, bo ja nie zwracałem uwagi na ekranie. W każdym razie myślę, że tym filmem wam pomogłem pewną sytuację wyprostować, więc tutaj nie lecicie, nie kupujecie od razu czujnika, nie kupujecie od razu zaworu, tylko w pierwszej kolejności na podstawie wypełnienia procentowego PWM-a możecie sobie odczytać i będziecie mogli zrozumieć, znaczy jeżeli zrozumieliście zasady działania, to będziecie mogli sobie odczytać to, co wam komputer próbuje przekazać. A jak będziecie mieli problemy, to tradycyjnie piszcie, jak będę mógł, tylko to będę się starał wam odpowiadać. Także póki co ratujemy portfele, nie wydajemy zbędnej kasy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. A i mam do was wielką prośbę. Zawsze przypominam sobie to na końcu filmu, ale no taki już jest czas. Taki świat, czas i tak dalej. Jeżeli piszecie do mnie zapytanie, to mam prośbę. Jeżeli filmik dotyczy ciśnienia paliwa, to nie piszcie do mnie na przykład pod filmem uszkodzone wycieraczki, co zrobić jak samochód nie odpala i tak dalej, bo to mija się po prostu z celem. Dlatego zdarza się sytuacja bardzo często, gęsto taka,
że ktoś mi zada pytanie i nieadekwatne ja czasem odpowiem, a później się zastanawiam, kto mu, komuś odpowiadałem na ciśnienie, no i szukam tego komentarza pod ciśnieniem, gdzie jego oczywiście nie ma, więc starajcie się trzymać raczej, jeżeli już piszecie zapytania, czy jakieś prośby, czy jakieś miłe komentarze, za które oczywiście dziękuję, a tym bardziej dziękuję bardzo osobom, którym pomogłem, a oni podzielili się w komentarzach tym, że faktycznie dzięki mnie zaoszczędzili kasę. Jest to bardzo miłe, a dla mnie bardzo motywujące, no po prostu do dalszych działań, żeby Wam dalej pomagać. O, co by nie było. Także zdróweczka życzę, szerokości, mniej problemów i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!